Witajcie w kolejnej Kulturastyce. Naszym dzisiejszym gościem jest Marzena Lubaszka, uczestniczka wielu konkursów poświęconych operze barokowej i muzyce oratoryjnej, autorka i współautorka kilkunastu płyt. Szczególnie chętnie występuje w operach Händla i Vivaldiego, wykonuje także pieśni romantyczne, muzykę oratoryjną oraz kompozycje współczesne. W 2010 roku debiutowała jako modelka na Fashion Week w Paryżu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kulturastyki. Zosia Miller. Dzisiaj rozmawiam z sopranistką Marzeną Lubaszką. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Marzenko, na co dzień pracujesz i mieszkasz w Krakowie. Jak Ci się nam podoba? Najbardziej oczywiście podoba mi się w Jeleniej Górze, więc Kraków to był dla mnie bardzo duży szok. Także, znaczy, szczerze mówiąc, jakieś tam przenosiny tam nie bardzo mi się podobały. No ale tak to już jest w życiu, że trzeba być tam, gdzie jest praca. No akurat tak się złożyło, że tamtej pracy było więcej. Że generalnie sytuacja taka zawodowo-osobista mnie tam zaprowadziła. Ale no cóż, jestem wielką patriotką. Lokalną. No właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, że ty jesteś z Jeleniej Góry. Jestem z Jeleniej Góry i dla mnie ta Jelenia Góra to jest taka właśnie ziemia obiecana i moim zdaniem tu jest najpiękniej, najcudowniej, a Kraków to jest pod każdym względem miejsce zupełnie inne niż Jelenia Góra, więc z tego powodu jakoś tak cudownie to się tam nie czuję. Więc jeśli tylko jest okazja, to przyjeżdżam do Jeleniej Góry. A jakie są takie znaczące różnice między Krakowem a Jelenią Górą? Znaczy, wiesz co, na przykład takie, że po prostu, po prostu Kraków to jest wschód Polski, Jelenia Góra to jest Dolny Śląsk i Jeleniej Górze jest po prostu bliżej do tej takiej tradycji niemieckiej, do zachodniej Europy, a Kraków to jest po prostu w moim pojęciu i chyba nie tylko w moim pojęciu, Europa Wschodnia. I to się po prostu bardzo odczuwa. I na przykład jest bardzo wiele różnic, począwszy od, nie wiem, od melodii języka, tam ludzie zupełnie inaczej mówią, to jest naprawdę inny polski i do tego też się trzeba było jakoś przyzwyczaić. I mam też wrażenie, i to jest chyba też nie tylko moje wrażenie, że Kraków to jest takie miasto bardzo hermetyczne, to znaczy w pewnym sensie, żeby tam się tak żyło bezproblemowo i bez żadnych zadym, to się trzeba jakoś tak w to wpasować i nie wyjeżdżać z jakimiś tam swoimi ideami, pomysłami, kontrowersyjnymi powiedzmy, nie? Bo mam wrażenie, że na przykład Jelenia Góra czy Wrocław to są takie miasta dużo bardziej otwarte myślowo, ale nie chcę już tak oczywiście strasznie na tym Kraków, bo oczywiście ma też wiele fantastycznych cech, na przykład to, że jest blisko Tatr. To jest też miłe. Marzenko, kończyłaś szkołę w Jeleniej Górze, szkołę średnią. Studia gdzie robiłaś i na jakim kierunku? Skończyłam szkołę muzyczną w Jeleniej Górze i pierwsze liceum ogólnokształcące, a studiowałam we Wrocławiu na Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalnym. I z Wrocławia wróciłaś do Jeleni, czy już wtedy przyniosłaś się do Krakowa? Nie, zaraz po studiach zostałam we Wrocławiu i mieszkałam przez mniej więcej chyba 6 czy 7 lat we Wrocławiu. A mniej więcej 4 lata temu przeniosłam się do Krakowa. Twój mąż też żyje w świecie muzyki, tak? Jest dyrygentem. Tak, mój mąż jest dyrygentem, a w ogóle poznaliśmy się tak, że on był moim profesorem na Akademii Muzycznej. Nie mówiłam ci o tym jeszcze. Taka romantyczna historia. Historia, tak, był moim profesorem i jak ja byłam na drugim roku, to zostałam obsadzona w operze Händla, którą on muzycznie przygotowywał ze studentami. I oczywiście znaliśmy się z widzenia wcześniej, ale tam się poznaliśmy bliżej w trakcie prób do tej opery. No było to chyba w roku, nie wiem, 98 albo 9, jakoś tak, 98. I od tej pory po prostu jesteśmy razem. I mój mąż jest dyrygentem i w Krakowie jest szefem orkiestry Kapela Krakowiensis. Czy ty tą muzykę masz w genach? Czy może ktoś u ciebie w rodzinie też śpiewał, czy nie wiem, może grał na jakimś instrumencie? No akurat z tym jest średnio, bo muszę powiedzieć, że i moja mama, moja mama grała na skrzypcach, chodziła do szkoły muzycznej, mój tato ma świetny słuch, nie chodził do szkoły muzycznej, ale gra w sumie naprawdę jak na takiego samouka bardzo dobrze na pianinie, w sensie tak, że po prostu ma bardzo dobry słuch i potrafi ze słuchu zagrać dużo rzeczy, czego ja na przykład nie potrafię, bo ja muszę mieć nutę, on sobie radzi bez nut. Ale natomiast jeśli chodzi o śpiewanie, to pamiętam, moja babcia mi opowiadała, że zawsze jak śpiewała w chórze szkolnym, to pani tam szefowa tego chóru zawsze do niej podchodziła i mówiła, żeby ona nie śpiewała, bo po prostu rozwala wszystko. No moja mama też tak śpiewa, nie jakoś tak, nie wiadomo jak.
Więc ja tak chyba, znaczy nie wiem, podobno dziadek mój śpiewał ładnie, podobno rzeczywiście na jakichś tam rodzinnych imprezach wyśpiewywał i to było nawet jakieś takie fajne, ale nie wiem, bo nie słyszałam. Więc myślę, że no nie mogę się tutaj powoływać na jakieś tam talenty przodków. Więc, a ja po prostu zawsze lubiłam śpiewać, chodziłam do szkoły muzycznej od zawsze, tam od pierwszej klasy podstawówki grałam na fortepianie i to śpiewanie było jakoś tam naturalne, z tym, że ja to zawsze byłam tak, no lubiłam sobie śpiewać, nie wiem, piosenki z kabaretu starszych panów, a jakieś takie rzeczy, a potem ten śpiew klasyczny, no to rzeczywiście było takie zaskoczenie jakieś, że to się tak jakoś pojawiło. Opowiadałaś mi historię, jak mała dziewczynka chodziłaś po cieplicach i śpiewałaś w muszli koncertowej dla kuracjuszy, którzy akurat byli na spacerze w parku. Tak, ale to też trzeba znaczyć, że ja wcale nie byłam jakimś takim dzieckiem szukającym ciągle okazji do występu. Ja byłam taka raczej wstydliwa, ale rzeczywiście miałam taką koleżankę, która też chodziła do szkoły muzycznej i jeździłyśmy na rowery właśnie do parku, na wycieczki rowerowe, takie przejażdżki. I rzeczywiście parę razy się zdarzyło tak, że obydwie właśnie weszłyśmy do tej muszli, która wtedy była niezabezpieczona, teraz chyba jest zamknięta. I tam, pamiętam, wyśpiewywałam piosenki Hanny Banaszak, a ci kuracjusze, no ponieważ to był dzień, ładna pogoda, oni sobie tam siadali na ławeczkach i słuchali. Szczerze mówiąc, teraz bym tego nie powtórzyła w ogóle. Czy w ogóle nie mam takich, ilekroć ktoś mnie właśnie prosi, a zaśpiewaj coś, to w ogóle nie. No muszę mieć taką sytuację, że tak powiem, profesjonalną, a tak żeby gdzieś tam na tak zwanych imieninach u cioci śpiewać, to zupełnie nie. No także mi tak wspominam, szczerze mówiąc, takim zdziwieniem te występy w parku, ale miło. No myślę, że to jest taka fajna anegdota. Marzenko, powiedz mi, ty śpiewasz opery, czy śpiewasz w operze? Śpiewam opery, bo ja nie jestem nie jestem żadnym kontraktem czy etatem związana z żadną instytucją, czy to operową, czy z jakąkolwiek inną po prostu. Ja jestem takim muzykiem, no, można powiedzieć, sesyjnym bardziej, znaczy projektowym. Po prostu jeśli ktoś mnie zaprasza do jakiegoś projektu, no to ja w tym, jeśli projekt jest ciekawy, no to ja w tym biorę udział i wtedy są po prostu próby i zakończone jakimiś tam koncertami, czy to właśnie spektaklami. I do tej pory opery, czy to w wersji scenicznej, czy koncertowej, które wykonywałam, to właśnie były na takiej zasadzie robione, czyli że jakiś projekt i tematem tego projektu właśnie była opera, no i wtedy ja tam śpiewałam. No i w różnych miejscach to było wykonywane, bo czasami sceną był kościół, no i właśnie w tym kościele była budowana normalna scena, dekoracje, światła i w wersji takiej właśnie czysto scenicznej to szło, a czasami takie opery wykonywałam w wersji koncertowej, to znaczy, że śpiewacy po prostu wychodzą, każdy śpiewa swoje partie, ale nie ma żadnej gry scenicznej, żadnych akcji, tylko się po prostu stoi i śpiewa. W jakim języku śpiewasz? Najchętniej we włoskim, najchętniej. I w sumie opery, które do tej pory wykonywałam, tak w całości, były z tego co pamiętam, zdaje się, wszystkie po włosku. No ale też zdarza mi się śpiewać też często po niemiecku, no bo wiadomo, cały Bach, dużo Mozarta jest w tym języku. No oczywiście po łacinie. I to albo ta łacina jest właśnie wymawiana w taki właśnie włoski sposób, albo w niemiecki. A jak się przygotowujesz do tego? Jak się uczysz, nie wiem, no mówisz po niemiecku, tak? Znasz łacinę? To znaczy, ja mówię po włosku, bo ja studiowałam też italianistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie skończyłam jej, niestety. Nie byłam w ogóle jakąś genialną studentką, no ale studiowałam. No niemieckiego też się uczyłam i ciągle uczę i jest to język oczywiście dla mnie bardzo trudny, ale bez problemu jestem w stanie i zrozumieć to, co śpiewam i dogadać się, także jakiegoś tam problemu językowego nie ma. Nie znam francuskiego i to jest mój jakiś ból, zamierzam się go nauczyć, ale nie wiem, jak to będzie, także po francusku to zdarzyło mi się może zaśpiewać jedną pieśń kiedyś. I to chyba nie publicznie, tylko na jakiejś lekcji u jakiegoś profesora, ale od francuskiego to rzeczywiście z daleka, bo słabo mi to idzie. Ale jest tak, że dostajesz nuty, dostajesz tekst i wtedy
uczysz się tego na pamięć, czy najpierw rozśpiewujesz się po prostu samymi nutami, a dopiero później dołączają słowa? Czy nie, to jest tak, że no, są nuty, z reguły się te rzeczy jakoś tam zna, bo no, bardzo często ten repertuar, który ja wykonuję, to jest taki repertuar, który po prostu lubię, więc znam go jakoś ze słuchu, już jakoś tam jestem z nim osłuchana. I, no i to jest tak, że z reguły sobie siadam, nie wiem, przy pianinie i sobie te rzeczy gram. Bo jakoś tam gram na tym pianinie i no i widzę, no i tam jest ta linia właśnie melodyczna, ta linia głosu razem z tekstem. No i z reguły jest tak, że razem z tekstem się już to, chyba że coś jest naprawdę jakieś bardzo trudne, nie wiem, współczesna muzyka. Teraz zamierzam się nauczyć Schönberga i to jest rzeczywiście takie jakieś dla mnie trudne, że jak zobaczyłam nuty, to w ogóle nie wiem od czego zacząć, jak to w ogóle ugryźć. No ale generalnie jeśli to jest taki powiedzmy tradycyjny repertuar, czyli taka klasyka, jakiś właśnie Handel, Vivaldi, Bach, no to wtedy razem tekst, razem z melodią. Czy twój mąż jako twój profesor jest swoim największym krytykiem? No czy mój mąż? No, mój mąż jest właśnie taki bezkrytyczny. Czy nie, no żartuję, oczywiście nie jest bezkrytyczny, tak. Znaczy mój mąż jest największym krytykiem, ale w takim pojęciu, że ja się po prostu najbardziej liczę z jego zdaniem. I w sumie to, co on mówi, jest najistotniejsze, najbardziej mnie interesuje, żeby jemu się podobało. Jak się na przykład zdarza tak, że ja coś, bo w sumie najwięcej koncertów w życiu zaśpiewałam z nim. Ale jak się czasami tak zdarzało, czy zdarza, że śpiewam bez niego, a wiem, że on jest na widowni, to, no to w sumie no niestety reszta publiczności, znaczy interesuje mnie, publiczność mnie zawsze interesuje, ale tak z zawodowego punktu widzenia to no, najbardziej mnie interesuje to, co on tam słyszy. Tak. Czyli nie więc bawełnę śpiewasz dla męża. Tak, tak. Jesteś z ciebie dumny, ale wspominałeś, że czasami współpracujecie razem. To jest ciężka współpraca i w tym momencie potraficie oddzielić dom od pracy? Potrafimy oddzielić dom od pracy, ale jest jednocześnie to też współpraca ciężka. Niejednokrotnie lały się łzy. Oczywiście moje. I wiele osób zawsze często się dziwiło, że jak my w ogóle tak, jak ja w ogóle wytrzymuję taki stres, takie napięcie, że ten mąż na mnie krzyczy na tych próbach. Bo rzeczywiście, no, rzeczywiście się porozumiewamy na próbach takim specyficznym językiem, który przez wiele osób może być właśnie odbierany jako taki, może nie krzyk, ale jako coś takiego. Kiedyś pamiętam, jakiś znajomy powiedział, że po wysłuchaniu jakiejś uwagi mojego męża do mnie na próbie, to ten znajomy powiedział, że może dlaczego on jej tak nie lubi. Bo to było takie ostre, z tym, że ja tego nigdy w ten sposób nie odbierałam. Też wiedziałam, że jego intencją nie było sprawienie mi przykrości, tylko po prostu to jest taki język, no, on wie, że mi ten język odpowiada, bo on wie, jak do mnie powiedzieć, żeby mnie jakoś właśnie rozbudzić, no, artystycznie oczywiście. No myślę, że nie tylko artystycznie. Nie, oczywiście. Czyli jego krytyka jest taka bardzo konstruktywna mimo wszystko. Bardzo konstruktywna, bardzo. I to jest tak, to jest bardzo. Ale też właśnie zawsze jest tak, że nawet jak się na tych próbach te łzy leją, to się próba kończy i ten temat też się kończy. Więc. Powiedz mi z takich typowo babskich spraw. Piękne suknie na scenie, no bo jak śpiewasz takie wzniosłe utwory, no to musisz być też pięknie do tego ubrana. Czy to są twoje osobiste, które sama sobie wybierasz, projektujesz? Skąd ty bierzesz te piękne suknie? To znaczy tak, ja akurat chyba w tej kwestii to się nie mogę jakoś tak specjalnie pochwalić, bo jeśli jest taka świadomość, jeśli to jest jakaś produkcja sceniczna, no to ona jest po prostu z kostiumami z reguły, więc wtedy w ogóle ja nie myślę o kostiumach, no bo dostaję od pani czy tam pana zajmującego się kostiumami ten kostium. Więc, i często mi się na przykład zdarzało, czy często chyba 3 razy, wystąpić po prostu w dżinsach, bo taki był pomysł na moją postać, że miałam po prostu dżinsy i t-shirt, czy tam jakąś koszulę i także nic to nie było spektakularnego. I a takie suknie, takie koncertowe, no to. Oczywiście mam ich kilka i z reguły je po prostu kiedyś sobie je szyłam. Pamiętam, była taka firma, która szyła suknie głównie ślubne, w Wrocławiu to było, a potem zaczęłam sobie po prostu kupować je w sklepach. Też no, czasami to były właśnie sklepy z takimi sukniami, no powiedzmy ślubnymi, czy tam coś około tego. A potem, no i to były takie rzeczywiście, zdarzało się, że to były takie suknie, że takie taftowe, długie, z trenem, tutaj z gorsetem, osłonięte ramiona. A potem zaczęłam sobie kupować sukienki po prostu w normalnych sklepach, tutaj chyba nie mogę mówić nazw firm, ale na przykład zaczęłam występować po prostu, nawet śpiewając taki repertuar właśnie typu Handel Vivaldi, taki bardzo klasyczny, w krótkich takich miniówach. I właśnie kupiłam, że to nawet nie ja, tylko właśnie mąż mi wynalazł taką suknię w normalnym sklepie, w galerii gdzieś tam. W takim zwykłym sklepie, to taka właśnie jest czerwona sukienka, bardzo krótka, taka
taka czerwień, taka bardzo ostra, odkryte ramiona. No i tam i mi się zdarzyło też parę koncertów w tym zaśpiewać. Znaczy wiadomo, że w takiej sukience nie zaśpiewam takiego repertuaru na przykład, nie wiem, jakiegoś tam koncertu pasyjnego czy rekwiem Mozarta, bo to wymaga innego stroju, ale takie właśnie jakieś, nie wiem, arie operowe, no to w takiej sukience jak najbardziej. Ja się w takim czymś dobrze czuję też dość. Czy masz panią od makijażu, od make-upu? To znaczy tak, jeśli jest na przykład jakaś sesja zdjęciowa, to wtedy oczywiście, jeśli jest taki właśnie koncert, jakiś taki spektakl, prawdziwy spektakl, no to wtedy też jest właśnie makijażysta i rzeczywiście przez parę lat miałam swojego makijażystę, pana od make-upu po prostu, no i rzeczywiście zdarzało się, że on po prostu przyjeżdżał ze mną na jakiś koncert i mnie malował. Teraz już praktycznie razem nie pracujemy, ale mam tam jakiś tam swoich faworytów, jeśli chodzi o to malowanie, bo rzeczywiście no, są takie osoby, które mają lepsze i gorsze oko, lepszą, gorszą rękę do tych spraw. A wróćmy na chwilę do twojej pracy. Mówiłaś o projekcie, gdzie występowałaś na sali gimnastycznej. Jaki był tytuł tego projektu? To była opera Glucka, Orfeusz i Eurydyka, w sumie hit taki, często dość wykonywana, bo i w Polsce się to nawet często grywa i oczywiście za granicą również. I to było rzeczywiście bardzo oryginalnie robione. Właśnie pomysłem reżysera było to, żeby umieścić to w prawdziwej sali gimnastycznej. I to była taka sala gimnastyczna, to się nazywało dokładnie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które ma swoją właśnie siedzibę, które się mieści w Krakowie. I to jest miejsce, które no rzeczywiście na co dzień jest salą gimnastyczną i tam przychodzą ćwiczyć dzieci, czyli juniorzy i seniorzy. I najstarszą seniorką jest pani Halinka, która ma 90 lat. I pomysł był właśnie taki, że ci seniorzy i ci juniorzy występowali razem w tym spektaklu, bo generalnie ten spektakl jest często robiony, czy prawie zawsze w sumie, z udziałem baletu i chór tam też dużą partię śpiewa, a u nas właśnie było tak, że nie było tego baletu, tylko te sceny takie właśnie taneczne wykonywali właśnie juniorzy i seniorzy i właśnie pani Halinka, 90-letnia też, no i to było jakieś w ogóle niesamowite, bo w ogóle ta opera jest o śmierci dość mocno, no bo to jest tak, że to jest oparte na tej historii Orfeusza i Eurydyki, znaczy to jest po prostu historia Orfeusza i Eurydyki i Eurydyka umiera, a Orfeusz schodzi, idzie po nią do piekieł. I dostaje jeszcze jedną szansę, czyli że on ją może wyprowadzić z tych piekieł, czyli może iść, a ona za nim ma na tą ziemię iść, ale jest jeden warunek, że on się nie może odwrócić, że nie może na nią spojrzeć, ale oczywiście nie wytrzymuje i patrzy na nią i wtedy Eurydyka umiera już ostatecznie. No i to było takie, no dla mnie bardzo, jak pamiętam, przyszłam, w sumie ja tam śpiewałam Eurydykę i w sumie ta postać, mimo że jest no główną, tytułową postacią, ona tam ma zdecydowanie mniej do śpiewania niż Orfeusz, piękne rzeczy, ale mniej. I więc tych prób ja miałam mało, ale jak na nie właśnie przyszłam i zobaczyłam tych seniorów i juniorów w akcji, to po prostu było takie wzruszające, że jakieś niesamowite w ogóle ich zaangażowanie, no bo to byli ludzie, którzy nie występują na co dzień na scenie, ale to ich zaangażowanie, taka dyscyplina, precyzja i też to, jak oni to przeżywali, no niesamowite. Marzenko, śpiewasz tam należąco wręcz. To chyba jest ciężkie, żeby leżeć, przeżywać to, pokazać to na swojej twarzy i jeszcze śpiewać tak pięknym głosem. Znaczy, ja to śpiewam na leżąco, ale ja tam też skaczę na trampolinie, bo tam była prawdziwa taka gimnastyczna trampolina i jest tak, że ja tam leżę i śpiewam, a potem nagle biegnę do tej trampoliny i skaczę tak naprawdę tak, jak najmocniej mogę, także dość wysoko wyskakuję i potem zaczynam śpiewać arię. Także to rzeczywiście było dość karkołomne. Potem tam jeszcze było takie zadanie, że musiałam biegać dookoła tej sali bardzo szybko, aż stracę oddech i wtedy, czyli że umieram wtedy i wtedy miałam te ostatnie kwestie zaśpiewać, także to było takie rzeczywiście wiarygodne dość. No ale mi się bardzo dobrze akurat to śpiewało, to było takie... No ale chyba wyczerpujące to było dla ciebie. Tak, wyczerpujące, ale fantastyczne też, naprawdę. To takie, bo to robił właśnie Cezary Tomaszewski, uważam, geniusz, jeśli chodzi o reżyserię operową i w sumie wszystko, co on wymyślił dla mnie do tej pory było fantastyczne i to też. Marzenko, jako lokalna patriotka, ja mam nadzieję, że wkrótce wystąpisz tutaj na naszej scenie, że wszyscy będziemy mogli cię zobaczyć nie tylko w Krakowie, ale również w Jeleniej Górze. Tak, ja już występowałam kilkakrotnie w Filharmonii w Jeleniej Górze i to bardzo miło oczywiście wspominam i myślę, że tak. Po prostu czekasz na kolejne propozycje. Tak. Super, bardzo ci dziękuję za wywiad, życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję. My państwu również dziękujemy i widzimy się już za tydzień w kolejnej Kulturastyce. Do zobaczenia. To wszystko w dzisiejszej Kulturastyce. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień.